Witamy w kuchennym atelier Piotr i Paweł. Dzisiaj chcemy przygotować z Państwem danie kuchni polskiej, ale w nieco innym wydaniu. Pierogi, coś zupełnie tradycyjnego, ale nadzienie będzie nietypowe. Na nadzienie składać się będzie kaszan jaglana z twarogiem. A wszystko podamy w towarzystwie prażonych jabłek. Rozpoczniemy od przygotowania prażonych jabłek. Jabłka będziemy musieli obrać i drobno posiekać. Krojąc jabłka, pozbywamy się oczywiście gniazd nasiennych. Najpierw przekrajamy je na ćwiartki, wtedy łatwiej jest je wykroić. Jabłka pokrojone, można je wrzucać do garnka, żeby zrobił się z nich mus. Dosypujemy cukru, 2-3 łyżki i przyprawy. Łyżeczkę cynamonu i łyżeczkę kardamonu. Dzięki temu to wszystko będzie pachnieć. I przykrywamy garnek z jabłkami. W ten sposób szybciej będą uduszone. Do wrzących 2 szklanek wody wsypujemy 1 szklankę kaszy jaglanej. Ciasto na pierogi to bardzo prosta sprawa, bo ma 2 składniki. Mąkę pszenną i ciepłą wodę. Usypujemy na blacie kopczyk z mąki i robimy w nim wgłębienie, do którego powoli wlewamy wodę. Można oczywiście też ciasto zagniatać na stolnicy, w niektórych domach jeszcze są. Sytuacja wygląda w tej chwili tak, że jabłka są już miękkie. Można im trochę pomóc i rozgnieść je, żeby miały lepszą konsystencję. Kasza wchłonęła już prawie całą wodę, więc to znaczy, że już zaraz będzie miękka i będzie się nadawać do naszego farszu. No a ciasto pierogowe robi się coraz bardziej miękkie i bardziej elastyczne, więc będziemy mogli je zawinąć w folię spożywczą i pozwolić mu odpocząć przez 10 minut. W tym czasie przygotujemy farsz do pierogów. Ciasto pierogowe zawijamy w folię spożywczą. Ponieważ jabłka są już gotowe, możemy przełożyć je do miseczki. Użyjemy ich dopiero, jak będziemy podawać gotowe, ugotowane pierogi. W międzyczasie możemy też przygotować farsz do pierogów. Naszą ugotowaną kaszę przekładamy do miski i dodamy do niej twaróg i cukier puder do smaku. Kaszę jaglaną mieszamy z twarogiem, najlepiej tłustym, ale jeśli ktoś dba o linię, może użyć chudego. I do tego cukier. Cukier puder, żeby się dobrze rozmieszał, a ilość sugerujemy tylko, ale tak naprawdę według smaku i potrzeby słodyczy. Jeśli ktoś bardzo lubi przyprawy korzenne, również do tego farszu może dodać odrobinę kardamonu i cynamonu. Czyli te same przyprawy, które dodawaliśmy już do jabłek. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Ja będę wałkować ciasto na pierogi. Z ciasta wykrawamy kółka. Możemy do tego użyć naszej ulubionej szklanki albo takiej specjalnej okrągłej wykrawaczki. Pora na lepienie pierogów. Na środek każdego krążka układamy farsz i wszystko zlepiamy. Tutaj jest kilka technik zlepiania pierogów. Możemy je zlepić tak po prostu, tworząc falbankę. Możemy potem taką falbankę też skleić poprzekątny, a możemy z pierogów zrobić warkoczek. Pora wrzucić nasze pierogi do wrzątku. Pierwsza porcja pierogów wypłynęła na powierzchnię, to znaczy, że jest gotowa. Można je wykładać na talerz. Z jabłek robimy kleks i wokół niego układamy nasze pierogi z kaszą jaglaną i twarogiem. I pięknym warkoczykiem oczywiście. Pierogi gotowe. Gotowe. Smacznego.